Hej wszystkim, witajcie ponownie. Nowy kanał to oczywiście wiele nowych początków i dzisiaj witam się z Wami z nowej serii, gdzie pod lupę będę brała konkretne marki, konkretne kosmetyki danych marek i chciałabym się tam także skupić na jakiejś idei, która stała za powstaniem danej marki, na kilku produktach, których miałam okazję już używać, a także opowiedzieć Wam o ciekawych substancjach, które znajdują się w danych produktach, o substancjach, które warto znać i być może włączyć do swojej pielęgnacji. A więc bez przedłużania zaczynamy i bierzemy się za pierwszą markę, którą dzisiaj będzie Anna Cosmetics. Anna Cosmetics to polska marka kosmetyczna, za którą stoją aktorka Julia Wróblewska wraz ze swoją mamą Anią. Pani Ania jest kosmetologiem. I sama jako nastolatka miała sporo problemów z cerą taką, z niedoskonałościami trądzikową, problematyczną. No i powoli uczyła się, jak taką cerę ogarniać, jak sobie pomóc, jakich składników używać. No i też po drodze została kosmetologiem, a ostatecznie skończyło się to tak, że założyła markę kosmetyczną, właśnie tą, którą tutaj widzicie, przeznaczoną typowo do cer problematycznych, z niedoskonałościami, ale jak Wam zaraz jeszcze tutaj dalej powiem, niekoniecznie tylko do takich cer te kosmetyki rzeczywiście się sprawdzą. No i w tej serii mamy trzy produkty. Mamy produkt oczyszczający, to jest olejek z emulgatorem, mamy tonik esencję oraz mamy serum. Moja przygoda z tą marką zaczęła się właśnie od tego serum. Ja to serum znalazłam gdzieś w odmętach internetów. Bardzo trudno było mi znaleźć jakąkolwiek opinię na jego temat, więc kupiłam je tak trochę w ciemno, bazując jedynie na tym, że bardzo spodobały mi się składniki w nim zawarte. No i miałam rację. Okazało się, że to jest naprawdę mój wielki hit. I tak bardzo mi się to serum spodobało, że poleciłam je wielu koleżankom i tym koleżankom też się bardzo fajnie sprawdza. W każdym razie, kiedy na moim blogu powstała jego recenzja, odezwała się do mnie pani Ania i zaproponowała, że da mi jeszcze jedną taką buteleczkę w ramach podziękowania za taką pozytywną recenzję. A kiedy się spotkałyśmy, okazało się, że dostałam właściwie cały zestaw. Tak więc miałam okazję już do przetestowania wszystkich produktów z tej linii. No i właśnie tak Was tutaj uprzedzam, że serum kupiłam sama, natomiast pozostałe produkty dostałam od marki, ale nie ma to żadnego wpływu tutaj na jakiś mój odbiór tych kosmetyków, bo staram się zawsze jak najbardziej obiektywnie, no na tyle na ile można być obiektywnym, mając jakieś swoje konkretne preferencje, ale zawsze jak najbardziej rzeczowo staram się podejść do tego typu recenzji. Recenzję zaczniemy sobie w sumie od początku, czyli od oczyszczania. I ja mam tutaj olejek do mycia twarzy. Taka buteleczka 100 ml to jest koszt 45 zł. I jeżeli chodzi o sam skład tego produktu, to jego bazą jest olej z pestek winogron. I to jest taki dość lekki olej odżywczy, ale także antyoksydacyjny, bo jeżeli nie wiem czy wiecie, to właśnie z winogron powstaje resweratrol, czyli substancja silnie antyoksydacyjna. Dalej w składzie mamy dużo bardziej taki odżywczy, regeneracyjny olej ze słodkich minerałów, a także olej rycynowy. I taka ciekawostka, jeżeli chodzi też o olej rycynowy, to on jest świetną substancją wzmacniającą i taką przyciemniającą brwi i rzęsy, więc jeżeli używać takich mieszanek olejowych właśnie z olejem rycynowym do demakijażu oczu, to można fajnie sobie wzmocnić czy to brwi, czy rzęsy. No ja akurat przeważnie używam jednak do oczu micela, więc niekoniecznie tutaj jestem w stanie się wypowiedzieć, ale na pewno taki olej działa w ten sposób i warto sobie sprawdzić na sobie, jeżeli szukacie takiej opcji. Dalej w składzie mamy jeszcze ekstrakt z rozmarynu i to jest ekstrakt, który przewija się też w pozostałych dwóch produktach tej serii. I myślę, że tutaj znalazł się właśnie dlatego, że wykazuje dość silne działanie takie antyseptyczne, przeciwzapalne, ale także antybakteryjne, w tym także antybakteryjne wobec bakterii trądzikowych. I jeszcze jako jedna substancja mamy tutaj olejek eteryczny z trawy cytrynowej i to także jest olejek antyseptyczny, przeciwzapalny, antybakteryjny, ale także regulujący wydzielanie sebum i właśnie tym olejkiem ten
olej, ta mieszanka pachnie, ale nie jest to jakiś taki silny zapach, jest to taka delikatna nuta słodyczy z nutą cytrusów, z nutą właśnie tej trawy cytrynowej, jest bardzo, bardzo przyjemna w odbiorze i nie jest mocno wyczuwalna już właśnie na skórze, na twarzy. Jeżeli chodzi o samą konsystencję produktu, no to ona oczywiście jest taka typowo olejowa, ale nie jest mocno ciężka właśnie przez to, że bazuje na dość lekkim oleju z pestek winogron. Przez tą swoją olejowość, przez tą oleistość i taką powłokę, którą tworzy, pozwala na bardzo delikatny, przyjemny, taki relaksujący masaż twarzy. I podczas tego masażu właśnie ten olej może spokojnie sobie zbierać wszystkie zanieczyszczenia z twarzy, czy to makijażu, czy filtra, czy jakichś zanieczyszczeń z całego dnia. A już po właśnie tym masażu oczyszczającym, ja tutaj przeważnie zalecam, żeby sobie go tak robić z minutę, żeby to wszystko ładnie tutaj się zebrało ze skóry, wystarczy spłukać to z wodą. I to jest właśnie bardzo fajna opcja, ja dlatego bardzo lubię olejki z emulgatorem, bo wystarczy jedynie woda, żeby pozbyć się tego całego oleju. I tutaj mamy akurat emulgator, którym jest PEG. Jeżeli chodzi o PEG, to są co do niego pewne zarzuty, pewne wątpliwości, bo PEGi powstają przy użyciu trującego tlenku etylenu i jest pewna minimalna szansa, że mogą zostać nim zanieczyszczone. Więc jeżeli ktoś chce stosować tylko produkty naturalne, tylko produkty, które zawierają jedynie substancje naturalne, to od razu mówię, że ten emulgator nie należy właśnie do takich. Mnie to jednak tutaj specjalnie nie przeszkadzało, bo to jest jedyna substancja, co do której można mieć zarzuty. I ogólnie ja byłam bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego olejku. I w tym momencie to jest właśnie mój ulubiony produkt do demakijażu w formie właśnie takiej płynnej, olejowej. Dlaczego on jest taki świetny? Po pierwsze właśnie te lekkie oleje, bardzo przyjemny masaż, właśnie też ubogacony, uprzyjemniony tym zapachem trawy cytrynowej. To jest naprawdę przepiękny zapach, bo on nie daje od razu tak w nos, to nie jest taki mocny zapach, naprawdę jest świetny. A także to, że on się idealnie spłukuje. Spłukuje się praktycznie do zera, nie zostawia żadnej warstwy, nawet najmniejszej. I myślę, że właśnie też z tego względu cery tłuste, problematyczne, cery łatwo zapychające się też mogą jak najbardziej taki produkt stosować, bo nie trzeba się tutaj obawiać, że coś zostanie. Oczywiście potem powinniśmy jeszcze użyć drugiego produktu myjącego, jakiejś pianki, emulsji, co tam kto lubi. Ale już po użyciu samego olejku ja wiem, że nie mam tutaj żadnej warstwy i nie muszę się bać, że coś tutaj mnie dodatkowo zapcha. Więc jak najbardziej cery problematyczne mogą spokojnie go używać. No ale myślę, że tak naprawdę to jest produkt do każdej właściwie cery, w tym także do jakichś cer takich wrażliwych, bo chociaż olejków eterycznych nie poleca się do takich cer, to według mnie, wydaje mi się, że tutaj jest go tak niewiele, też sądząc po tym zapachu, że nie powinien nikomu robić problemu i nie powinien tutaj wywołać jakiegoś podrażnienia. Oczywiście ja nie mogę tego zapewnić, nigdy nie możemy mieć takiej pewności, ale wydaje mi się, że to jest produkt, którego może sobie każdy spróbować. No i ja też mogę go spokojnie polecić, bo jak na ten moment to jest naprawdę cudo. Drugi produkt to jest esencja, właściwie tonik. No tak naprawdę ta granica między tonikami i esencjami się tak trochę, powiedziałabym, zaciera. Teoretycznie esencje powinny być bogatsze składowo, często mogą też być konsystencji czymś pomiędzy tonikiem a serum, czyli takie trochę bardziej bogate, czasami żelowe, no ale tutaj moim zdaniem to jest bardziej taki typowy tonik o dość bogatym składzie. I tutaj mamy 100 ml, koszt takiej buteleczki to 50 zł. Bazą tego toniku jest woda, no tutaj trochę żałuję, że nie jest to od razu hydrolat, ale wtedy cena byłaby jeszcze wyższa. Natomiast właśnie jako drugą substancję mamy już hydrolat i jest to hydrolat różany, właściwie jeden z moich ulubionych. I działa on bardzo fajnie łagodząco, kojąco, także nawilżająco. I jest bardzo dobrą opcją na przykład dla cer wrażliwych, suchych, no właściwie dla każdej cery, która potrzebuje tutaj jakiegoś złagodzenia. Też na przykład dla cery trądzikowych przy jakichś stanach zapalnych, bo tu też takie działanie kojące się zawsze przydaje. Mamy także substancję typowo łagodzącą, którą jest tutaj alantoina oraz nawilżacz w postaci mleczanu sodu. I mleczan sodu jest substancją naturalnie występującą w naszym naskórku, substancją należącą do NMF, czyli takiego naszego naturalnego nawilżacza.
Ponadto znajdziemy tutaj także ten ekstrakt z rozmarynu, o którym już wspominałam. On się przewija w całej linii i też czytałam, że to jest ekstrakt akurat pozyskiwany metodą CO2, czyli tutaj to będzie taki bardziej silnie skoncentrowany ekstrakt, ekstrakt o wysokiej jakości. No i też przechodzimy tutaj, już pojawia się w tym produkcie jeden z moich ulubionych składników, taki składnik orkiestra, naprawdę prawdziwa bomba. I chociaż mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to zdecydowanie nie ma to tutaj miejsca. A cały czas mówię o witaminie B3, czyli o niacynamidzie. I to naprawdę jest świetny składnik, bo po pierwsze stymuluje powstawanie ceramidów w naskórku, przez co nasza bariera ochronna skóry jest silniejsza, szczelniejsza, nie przepuszcza drobnoustrojów, a także zapobiega zbyt szybkiemu odparowywaniu wody, ale także stymuluje powstawanie kwasu hialuronowego oraz kolagenu w skórze, przez co skóra też jest od razu lepiej nawilżona, taka jędrna, elastyczna. Ale nadal to nie jest koniec jego właściwości, bo także działa regulująco na wydzielanie sebum, działa na powstawanie wyprysków, zaskórników, na powstawanie jakichś zmian trądzikowych, a także na powstawanie przebarwień przez to, że reguluje transport melaniny w naskórku. Więc jak widzicie, tych właściwości jest naprawdę tutaj mnóstwo i ja bardzo często tak aktywnie szukam w kosmetykach właśnie tego składnika, bo wiem, że bardzo służy mojej skórze i myślę, że też warto zwrócić sobie na niego uwagę i jeżeli macie jakikolwiek z tych problemów, bo on naprawdę działa na mnóstwo rzeczy, tak jak już powiedziałam, to warto sobie sprawdzić kosmetyki pod tym kątem i może taki składnik sobie włączyć. I tak jak już mówiłam o tym ekstrakcie do rozmarynu, też mamy tutaj ponownie olejek eteryczny z trawy cytrynowej, bo to jest zapach przewodni właśnie całej serii. I on tutaj jest jeszcze delikatniejszy niż w przypadku olejku. Jeżeli spryskuję sobie tym atomizerem prosto twarz, to on jest bardzo tak delikatnie wyczuwalny, właściwie prawie go nie czuć, więc tutaj na pewno to nie będzie jakiś problem dla osób, które mają jakieś wątpliwości co do zapachów, które nie lubią substancji zapachowych w kosmetykach. Natomiast jeżeli używałam go w taki sposób, że spryskiwałam go najpierw na dłonie, żeby na przykład coś tam sobie jeszcze dolać i dopiero wklepać to w twarz, to zauważyłam, że on się niestety spienia. Ja bardzo nie lubię tej cechy w tonikach czy w jakichś tutaj esencjach. To jest akurat winą emulgatora, który jest tutaj w składzie, ale zakładam, że on musiał się tutaj pojawić, żeby rozpuścić właśnie ekstrakty. No niestety coś za coś. I jeszcze jedna specyficzna rzecz, jeżeli chodzi też tutaj o skład, to znajdziemy tutaj odrobinę oleju słonecznikowego, co delikatnie wyczuć się da w tej konsystencji, jak już nałożymy go na twarz i kiedy to tak sobie rozsmarowuje po skórze, to rzeczywiście czuć taką delikatną tłustość, która pozwala na taki lekki poślizg i łatwiejsze rozprowadzenie na skórze, ale w żaden sposób nie zostawia to żadnej tutaj powłoki tłustej, nic się tutaj dziwnego nie dzieje. Zachowuje się po prostu już wtedy jak taki normalny tonik, esencja. I natomiast jeżeli chodzi o samo działanie, ja nie zauważyłam jakichś tutaj specjalnych fajerwerków czy nie wiadomo czego, ale też nie stosuję takich produktów, toników, esencji, hydrolatów właśnie po to, żeby one jakoś tutaj nie wiadomo co robiły dla mojej skóry. Są takim dodatkowym podbiciem tak jakby kolejnych produktów, które chcę nałożyć, bo po pierwsze nakładam przeważnie wszystkie pozostałe produkty już właśnie na wilgotną twarz, na twarz spryskaną taką wodą, przez co mogę sobie łatwiej taki produkt rozprowadzić, ale także mogę go nieco mniej użyć, więc tutaj są kolejne zalety i taki produkt służy mi bardziej do podbicia działania kolejnych produktów nakładanych, no ale przez to, że tutaj zawiera sporo fajnych substancji, to myślę, że też może dobrze współdziałać z innymi kosmetykami, które dalej sobie użyjemy. I na koniec została nam gwiazda tego zestawienia, serum, które było moim właśnie pierwszym produktem, jak już wspominałam. I to produktem, który tak mi się bardzo spodobał, że poleciłam go wielu koleżankom, które również są z niego zadowolone. I jak dalej opowiem Wam o działaniu, to też będę się odnosić do efektów właśnie moich koleżanek, które również stosowały ten produkt. No i co tutaj jest takiego ciekawego? Po pierwsze, to jest bardzo dużej pojemności produkt. Tutaj mamy aż 50 ml za 50 zł,
Normalnie, jeżeli chodzi o serum, mamy przeważnie tych mililitrów 30, więc to jest naprawdę bardzo duża pojemność, przez co ten produkt jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny. I ja się nim podzieliłam z koleżanką na pół i taka buteleczka 25 ml wystarczyła mi wtedy na jakieś 4 miesiące stosowania. Jeżeli chodzi o skład, to ponownie mamy tutaj sporo z tych substancji, o których już wspominałam. Czyli mamy tutaj ten niacynamid, czyli ten składnik orkiestry o wielu twarzach. Mamy tu także substancje nawilżające i to będą gliceryna o dość małych cząsteczkach, więc wnika dość głęboko, by nawilżać. I jest też kwas hialuronowy, więc mamy tutaj taką podwójną siłę uderzeniową, jeżeli chodzi o samo nawilżenie. Ponownie jest tutaj allantoina, czyli działanie łagodzące, mleczan sodu, czyli działanie też nawilżające, ale w połączeniu z kwasem mlekowym o delikatnym działaniu złuszczającym. Mamy tutaj taki duet wymierzony w cery trądzikowe. I jeżeli chodzi o takie składniki superaktywne, to oprócz niacynamidu mamy tutaj także witaminę C w bardzo stabilnej, wodnej postaci, która działa stymulująco także na produkcję kolagenu oraz rozjaśnia przebarwienia. I właśnie rozjaśniająco na przebarwienia działa ostatnia substancja, też kolejna, jedna z moich ulubionych substancji kosmetycznych i to jest azeloglicyna. Azeloglicyna jest pochodną kwasu azeloinowego, do którego dodano aminokwas glicynę, by złagodzić jej działanie, ewentualnie jakieś drażniące. I ta azeloglicyna to jest kolejny składnik o mnóstwie twarzy, które działa między innymi na trądzik, działa antybakteryjnie, działa przeciwzaskórnikowo, działa także na rumień. Więc często jest stosowana, szczególnie tutaj właśnie ten kwas azelainowy, to jest taki standard do stosowania przeciwko trądzikowi różowatemu, ale razem tutaj właśnie z niacynamidem i witaminą C wszystkie trzy te substancje działają silnie przeciwko przebarwieniom. Więc to serum tak naprawdę to jest taka bomba składnikowa przeciwko przebarwieniom, przeciwko wypryskom, przeciwko jakimś niedoskonałościom, ale też taka, która będzie działać silnie nawilżająco oraz łagodząco, właśnie przez ten zestaw tutaj różnego rodzaju substancji. I ten produkt też miał taki bardzo, bardzo delikatny zapach, tutaj właściwie niewyczuwalny. Tutaj akurat nie ma żadnej substancji zapachowej, więc jeżeli ktoś ma z tym problem, no to oczywiście tutaj plus dla niego. Jest takiej typowej, lekko żelowej konsystencji, nieco lejącej, coś jak taki rozwodniony kwas hialuronowy. Coś pomiędzy właśnie tonikiem a kwasem hialuronowym. Taka lekka, lejąca konsystencja. To się bardzo łatwo rozprowadza na skórze i też bardzo szybko wchłania. Dostałam sygnał od koleżanki, że u niej zdarzało się szczypanie po aplikacji, które trwało chwilę. Ja nie miałam nigdy takiego problemu, chociaż mam bardzo wrażliwe policzki i tutaj zdarzają mi się różne rzeczy. To akurat nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o to serum właśnie. A stosowałam je regularnie, mniej więcej co drugi, co trzeci dzień. Przez jakiś czas też, jak już mi się kończyło, stosowałam je codziennie. I to, co ja mogę od siebie powiedzieć, to to, że rzeczywiście działa nawilżająco, to po pierwsze. I zauważyłam u siebie, szczególnie tutaj w mojej strefie T, ja nie mam tutaj zaskórników, co myślałam przez wiele, wiele lat. I nawet kiedy byłam u dermatologa, dostałam na to retinoidy. Okazuje się, że to są włókna ojowe, z którymi miałam problem od lat. I właśnie po stosowaniu tego serum zauważyłam, że te pory są nieco czystsze i też jakby takie nieco zwężone. A drugie takie ewidentne działanie u mnie to było takie, że kiedy podczas tych zimowych, chłodniejszych miesięcy miałam sporo stanów zapalnych właśnie tutaj na policzkach, takie czerwone, swędzące plamki takiego zapalenia, to serum bardzo ładnie redukowało te stany zapalne i rumień. Właśnie myślę, że dzięki między innymi zawartości tej azeloglicyny. A jeżeli chodzi też o działanie zauważone przez moje koleżanki i też częściowo przeze mnie, to jest taka regulacja wydzielania sebum, szczególnie tutaj w tej strefie T. A jedna z koleżanek była bardzo zadowolona z tego, że serum pomogło jej się uporać z większością niedoskonałości. Jeżeli chodzi o przebarwienia, to niestety tutaj nic specjalnego nie mogę powiedzieć, bo żadna z nas też nie ma jakoś tutaj dużego problemu w ich kwestii, więc trudno po prostu ocenić jego działanie.
ale patrząc na skład, to wydaje mi się, że to może być naprawdę taki produkt, który może pomóc poradzić sobie z tym kłopotem. Jak widzicie po analizie składu i tutaj po mnogości działań na mnie i moich znajomych, naprawdę to jest substancja, produkt, który może tutaj zdziałać wiele i to dla wielu różnych problemów, dla wielu różnych cer. Myślę, że sobie warto go spróbować, nawet dzieląc się z mamą czy z koleżanką, tak jak ja to zrobiłam, bo jest naprawdę bardzo wydajny i warto go sobie tutaj włączyć na przykład pod krem. A więc uważam, że te trzy produkty bardzo fajnie się tutaj uzupełniają. Oczywiście nie trzeba ich stosować wszystkich naraz, ale można, bo czemu nie, jeżeli ktoś ma ochotę. Ten olejek może sprawdzić się na każdej cerze, myślę, że tak samo jak ta esencja. Natomiast to serum jest ukierunkowane tutaj na różnego rodzaju działania. Jest dość silne, ma sporo substancji aktywnych, więc być może jakieś cery super wrażliwe nie będą z niego zadowolone, ale jeżeli mamy tą azeroglicynę działającą na cerach naczynkowych, które też pewną wrażliwość wykazują, to myślę, że jak najbardziej można spróbować, jeżeli ktoś ma ochotę. Więc ogólnie uważam to za bardzo udaną serię, bardzo udane produkty i tak naprawdę brakuje mi tutaj jedynie kremu, no bo jeżeli już tą cerę oczyścimy, stonizujemy i nałożymy na nią to takie aktywne serum, to przydałoby się to czymś zamknąć, czy właśnie jakimś kremem, czy jakimś lekkim olejkiem, żeby jednak zamknąć sobie to nawilżenie i żeby też woda jakoś tutaj specjalnie nie mogła odparować. Więc bardzo chętnie zobaczyłabym w tej serii więcej produktów. I mam nadzieję, że tutaj pani Ania wraz z córką jeszcze podziałają i wyprodukują dla nas coś więcej. Mam nadzieję, że podobał Wam się tego rodzaju odcinek, gdzie opowiadam właśnie o konkretnej marce, o stojącej za nią ideą, o konkretnych produktach, których stosowałam, a także o składnikach, które uważam za jakieś cenne i warte uwagi. No i myślę, że możecie spokojnie spodziewać się kolejnych tego rodzaju odcinków. Możecie też mi dać znać, jakie marki, jakich producentów, jakie kosmetyki chętnie byście tutaj zobaczyli, bo może coś szczególnie Was interesuje. Ja już powoli sobie zapisuję kolejne marki i produkty, które już zastosowałam, zużyłam i o czym mogłabym więcej opowiedzieć, ale oczywiście bardzo chętnie przyjmę od Was jakieś sugestie. A więc na razie już na dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zaglądania na mojego Instagrama, bloga. Tam jest całkiem sporo też wiedzy pielęgnacyjnej oraz recenzji. A więc dzięki już za dzisiaj i widzimy się niedługo.